Zapowiadane na czwartek spotkanie w sprawie budowy spalarni odpadów obudziło demona protestu. Do naszej redakcji dotarła wiadomość zachęcająca mieszkańców miasta do przyjścia na spotkanie nie po to, by zapoznać się z informacjami na temat potencjalnej inwestycji, a w celu wyrażenia sprzeciwu wobec niej. Jak podaje autor wiadomości, celem spotkania jest, i tu cytat, urobienie mieszkańców. Nie pozwól, przez kolejne 20-30 lat my i nasze dzieci będą trute tonami rakotwórczych substancji, straszy autor, podpisujący się jako Wojtek Wyrda. Podobny wyraz dezaprobaty pojawił się na facebookowym profilu Zdrowe Suwałki. Anonimowi administratorzy retorycznie pytają w poście, jak długo prezydent będzie lekceważył mieszkańców. Zastanawiają się nad tym, czy władze miasta nie radzą sobie z selektywną zbiórką odpadów i czy przez spalarnię chcą rozwiązać swój brak kompetencji. Administratorzy pytają również, gdzie są radni oraz dlaczego milczą. Póki co o spalarni odpadów komunalnych wiadomo tyle, że jej budowa jest rozważana. Z czego można zatem wysnuć rozpowszechniane wnioski o rzeczywistych tonach rakotwórczych substancji mających wpadać do naszych płuc? Nie wiadomo, choć autor korespondencji skierowanej do naszej redakcji wskazuje nam jako źródło wiedzy artykuł o spalarni zbudowanej dekadę temu w Holandii i internetowy filmik, który przez 2 lata dostępności osiągnął mniej niż 200 obejrzeń. Warto zauważyć, że sprzeciwiający się tej inwestycji nie wskazują alternatywnego rozwiązania problemu utylizacji odpadów, które nie nadają się do recyklingu i nie nadają się do składowania.